Kardynale Jaime. Kardynale Jaime. Nos habló de pobreza. Kardynał Jaime mówił nam o ubóstwie. I siostra Jeleni o najmniejszych, o tych, którzy są najmniejsi. Wszyscy są dziećmi. Miałem przygotowaną homilię, którą miałem wygłosić teraz w oparciu o teksty biblijne. Ale kiedy mówią prorocy i każdy kapłan jest prorokiem, każdy ochrzczony jest prorokiem, każda osoba konsekrowana jest prorokiem, posłuchajmy ich. Dam moją homilię kardynału Jaime, aby ją później rozesłał wśród was i później opublikował, abyście później mogli medytować. W tej chwili porozmawiajmy przez chwilę o tym, co powiedzieli ci dwaj prorocy. Kardynał Jaime powiedział słowo bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne. A nawet słowo, które idzie przeciwko całej strukturze kulturalnej, w cudzysłowie, świata. Powiedział ubóstwo. I powtórzy to słowo kilka razy. I myślę, że Pan Jezus chciał, abyśmy to słowo usłyszeli wiele razy i przyjęli je do naszego serca. Duch tego świata nie zna tego słowa. Nie chce go. Ukrywa je. Nie por pudor. Nie ze względu na wstyd, ale z powodu pogardy. I jeśli musi grzeszyć i obrażać Boga, aby ubóstwo nie dotarło do tego świata, robi to. Duch tego świata nie miłuje drogi Syna Bożego, który pozbawił siebie wszystkiego i stał się ubogi. Stał się niczym. Upokorzył się, aby stać się jednym z nas. Ubóstwo, które przestraszyło owego chłopca, który wypełniał wszystkie przykazania. Ale kiedy Jezus powiedział mu, sprzedaj wszystko to, co masz i daj to ubogim, zrobił się smutny. Przestraszył się ubóstwa. Zawsze chcemy ukryć ubóstwo. Sea por cosas razonables. Raz z powodów racjonalnych, ale także mówię o tym, żeby ukryć ją w sercu, że trzeba umieć zarządzać dobrami. Wiadomo, to są darem Bożym. Ale kiedy dobra kierują naszym życiem i naszym sercem, wówczas przegraliśmy. Nie jesteśmy wówczas, nie jesteś jak Jezus. Masz wówczas pewność, którą miał ów młody, smutny człowiek i który poszedł
smutny. Jesteście kapłanami, zakonnikami, konsekrowanymi. Myślę, że może wam posłużyć to, co mówił święty Ignacy. To nie jest reklama rodziny mojej jezuickiej. On mówił, że ubóstwo był murem i matką życia konsekrowanego. Była matką, ponieważ rodziła więcej zaufania w Bogu. I murem, ponieważ chroniła od wszelkiego zła ze zewnątrz. Ileż dusz zniszczonych, dusz hojnych, jak smutnego młodzieńca z Ewangelii, które zaczęły dobrze, ale z czasem ich miłość przylgnęła do bogatego świata. I skończyli źle. Czyli jako przeciętni. Bez miłości. Ponieważ bogactwo zubaża. Zubaża źle. Zabiera nam to, co jest najlepsze. Zabiera nam to, co daje nam zaufanie do drugiego człowieka. Duch ubóstwa. Duch obnażenia się. Duch zostawienia wszystkiego, aby pójść za Jezusem. I to zostawienie wszystkiego, to tego ja nie wymyśliłem. Pojawia się bardzo często w Ewangelii. Pierwszy, których powołał, wszystko zostawili, sieci, łodzie, aby pójść za Nim. Zostawili wszystko, aby pójść za Jezusem. Kiedyś mówiono, stary ksiądz, mądry ksiądz mówił mi, że kiedy duch bogactwa, światowości, tej światowości bogatej, jeżeli wejdzie do serca osoby konsekrowanej, mężczyzny czy kobiety, konsekrowanej, kapłana czy biskupa, papieża, kiedy ktoś zacznie gromadzić pieniądze i aby zagwarantować swoją przyszłość, to wówczas przyszłość nie jest oparta na Jezusie, ale na firmie ubezpieczonej, na przykład jakieś zgromadzenie zakonne. Jeśli zacznie gromadzić pieniądze i oszczędzać, Bóg jest tak dobry, że posyła im ekonoma, dzięki któremu traci wszystko to zgromadzenie. To jest najlepsze dobro. Okropni ekonomiści to są najlepsze, to jest właśnie najlepszy dar, jaki Bóg daje zgromadzeniom, ponieważ uwalnia zgromadzenia, czyni je wolnymi. Nasza Matka Kościół jest uboga. Bóg chce, aby była uboga. Aby Kościół był ubogi. Jak chciał, żeby nasza Matka Maria była uboga. Amen la pobreza como a madre. Miłować ubóstwo, jak miłować matkę. Le sugiero, si alguno de ustedes tiene ganas, sugeruję wam, jeśli chcecie, abyście się zapytali, w jakim stanie jest mój duch ubóstwa? W jakim stanie jest moje obnażenie się, zostawienie wszystkiego? Myślę, że to dobrze zrobi naszemu życiu konsekrowanemu, naszemu życiu kapłańskiemu. Después de todo,
Nie zapomnijmy, że jest to pierwsze błogosławieństwo. Błogosławienie ubodzy ducha, którzy nie są, którzy nie przylegają do bogactwa tego świata. I siostra mówiła nam o tych ostatnich, o tych najmniejszych, którzy choć są wielcy, w końcu są traktowani jak dzieci, ponieważ są jak dzieci, zachowują się jak dzieci. Najmniejszy. To jest słowo Jezusa. To zdanie Jezusa, które znajduje się w protokole, z którego będziemy sądzeni. To, co zrobiliście najmniejszemu z tych moich braci, zrobiliście to mnie. Są posługi duszpasterskie, które są bardziej gratyfikacyjne z punktu widzenia ludzkiego, które nie są ani złe z punktu widzenia światowego, ale kiedy ktoś szuka w głębi serca najmniejszego, najbardziej opuszczonego, najbardziej chorego, którego nikt nie bierze pod uwagę, którego nikt nie kocha, tego najmniejszego, i służy temu najmniejszemu, to wówczas służy Jezusowi w sposób najdoskonalszy, największy. Ciebie posłali tam, gdzie nie chciałaś iść, i płakałaś. Płakałeś, ponieważ nie podobało ci się to. Nie chodzi o to, że jesteś płaczącą. Nie myślę, że jesteś mniszką, siostrą zakonną płaczącą. Niech Bóg chroni nas od płaczących sióstr zakonnych. To nie jest moje, to mówił święta Teresa swoim mniszkom. To jest jej zdanie. Biada tej mniszce, która chodzi cały dzień lamentując się, ponieważ zrobili mi niesprawiedliwość. Biada. Ty płakałaś, byłaś młoda, miałaś inne oczekiwania. Być może myślałaś, że w szkole zrobiłabyś więcej rzeczy, że mogłabyś organizować przyszłość dla młodzieży, a ciebie wysłali tam. Do domu miłosierdzia. Donde la ternura, gdzie y la misericordia miłość i miłosierdzie Ojca se hace más patente, stają się bardziej widoczne. Donde la ternura y la misericordia, gdzie miłość i miłosierdzie Boże se hace caricia, jest objęciem. Quantas religiosas y religiosos, ile sióstr zakonnych i zakonników queman, y repito el verbo, queman, palą, su vida, spalają swoje życie, acariciando material de descarte, materiał, który został wyrzucony, acariciando a quienes obejmując el mundo descarta, tych, których świat wyrzuca, pogardza nimi, no estén, woli, aby nie byli, nie istnieli. Świat, który dzisiaj, mając metody nowych analiz, kiedy przewiduje się, że może narodzić się z chorobą degenerującą, to wówczas zawraca go z powrotem, zanim się narodzi.
To jest ten najmniejszy. I młoda dziewczyna, pełna oczekiwań, zaczyna swoje życie konsekrowane, wcielając w życie miłosierdzie Boże. A veces no entienden, no saben. Czasami nie rozumieją, nie potrafią. Pero qué linda. Es para Dios y qué bien que hace. Piękne jest dla Boga to dobre i jak wiele dobra robi każdemu. Uśmiech kogoś, który nie potrafi wykonać. Uśmiech upośledzonego, który chce coś zrobić i nie potrafi. Czy chce cię objąć i ślini się obejmując ciebie. To jest właśnie... Albo czasami, kiedy są gniewni i uderzą cię. Palić, spalać moje własne życie z tym materiałem odrzuconym przez świat. Solamente de una persona. To mówi nam tylko o jednej osobie, o Jezusie Chrystusie, który z czystej z czystego miłosierdzia Ojca stał się niczym. Wypróżnił się, upokorzył się, uniżył się w liście do... Mówi święty Paweł w liście do Filipian. Te osoby, którym Ty posłużyłaś, poświęciłaś swoje życie, ci ludzie, których Bóg nie uczynił takimi, tylko przyszli tacy na świat, są właśnie niczym. Ukrywa się ich, nie pokazuje się im, nie odwiedza się ich. Jeśli się może i todavía se está tiempo, se los manda de vuelta. A jeśli jest czas, odsyła się ich z powrotem przed narodzeniem. Gracias. Dziękuję za to, co robisz. I w Tobie dziękuję wszystkim kobietom, tylu kobietom, osobom konsekrowanym, które sługują tym, co jest bezużyteczne, ponieważ nie można zarobić pieniędzy, ponieważ w cudzysłowie nie można zrobić nic konstruktywnego z tymi właśnie najmniejszymi braćmi. Tutaj właśnie pojawia się Jezus i tutaj też pojawia się moja opcja, mój wybór Jezusa. Dziękuję Tobie i wszystkim osobom konsekrowanym, którzy to robią. Padre, yo no soy monja. Ojcze, nie jestem mniszką. Nie troszczę się o chorych. Jestem księdzem i mam parafię. Czy pomagam proboszczowi? Jaki jest mój Jezus? Jaki jest mój najmniejszy, ten, który ukazuje mi miłosierdzie Ojca? Gdzie go mam znaleźć? Oczywiście idę za protokołem Mateusza. Tam mamy właśnie chorego, spragnionego. Więźnia, tam ich spotkasz, ale jest tak jedno miejsce uprzywilejowane dla kapłana, gdzie pojawia się ten ostatni, ten najmniejszy. Jest to konfesjonał.
Y ahí, cuando ese hombre o esa mujer te muestra su miseria, ten człowiek czy kobieta ukazuje swoje, swoją nędzę, uwaga, nędzę, którą posiadasz także i ty, od której uwolnił cię, uzbawił cię Jezus. Kiedy pokazuje swoją nędzę, proszę, nie każ jej czy jego. Jeśli nie masz grzechu, rzuć pierwszy grzech przeciwko w niego czy w nią. To jest pierwszy warunek. Jeśli nie masz grzechu. I myśl, pomyśl, że to ty możesz być tą osobą. I że ty możesz upaść jeszcze bardziej. I pomyśl, że w tej chwili tenés un tesoro en las manos. Masz skarb w swoich rękach, jakim jest miłosierdzie Ojca. Por favor, proszę, a los sacerdotes, no se cansen, proszę kapłanów, nie zaprzestawajcie przebaczać. Bądźcie przebaczycielami. No se cansen. Nie czujcie się zmęczeni tym, że przebaczacie. Tak, jak to robił Jezus. Nie ukrywajcie się za strachem. Así como esta monja y todas las que están en su mismo trabajo. No se ponen furiosas cuando naśladujcie te siostry i inne siostry, kiedy spotykają chorych, brudnych, ale czy obywają ich, kiedy penitent przychodzi do ciebie. Nie denerwuj się, nie wyrzucaj go z konfesjonału. Jezus obejmował ich. Jesús los quería. Jezus miłował ich. Mañana festejamos San Mateo. Jutro mamy, świętujemy świętego Mateusza. Jak kradł ten człowiek, jak zdradzał swój naród. Ale mówi Ewangelia, że któregoś dnia Jezus poszedł do niego na kolację i do innych jemu podobnych. San Ambrosio. Święty Ambroży ma zdanie, które porusza mnie bardzo. Gdzie jest miłosierdzie, tam jest Duch Chrystusa. Gdzie nie ma, tam są jedynie Jego ministro, jego słudzy. Jest jego kapłani. Bracie kapłanie, bracie biskupie. Nie bój się miłosierdzia. Niech przepływa przez twoje ręce i przez twoje, ponieważ ten czy ta, którzy są w konfesjonale, są najmniejszymi, tymi najmniejszymi. A przez to są Jezusem. To właśnie, co mam do powiedzenia po wysłuchaniu tych proroków. Niech Pan udzieli nam tej łaski, jakie oni zasiali w naszych sercach. Ubóstwo i miłosierdzie, ponieważ tam jest Jezus.